Dzień dobry. Miło mi wszystkich przywitać na kolejnym z czwartków razem. Dzisiaj gościmy dr Dorotę Szeligowską, politolożkę, która obroniła swój doktorat na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie. Pracuje obecnie w Brukseli, wykłada w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu i zajmuje się problematyką socjologii i historii postkomunizmu, a debaty i dyskusji wokół pojęcia patriotyzmu i o tym dzisiaj porozmawiamy. Porozmawiamy o tym, czy krytyczny patriotyzm, czy ten model patriotyzmu, który jest bliski demokratycznej lewicy, ma szansę z patriotyzmem tradycyjnym, który, jak twierdzi wielu, był jednym z głównych narzędzi, przy pomocy którego obecny obóz rządzący zdołał zmobilizować masowe poparcie, które dało mu władzę. Ja, będąc nędznym zastępnikiem Marceliny Zawiszy, która miała otwierać dzisiaj to spotkanie, a którą niestety wezwały obowiązki medialne do Polsatu, na tym zakończył ten bardzo krótki wstęp i oddałbym głos Dorocie. Dobrze, dziękuję. Ja od razu powiem, że nie mam w zwyczaju mówić do mikrofonu, więc czuję się trochę dziwnie, ale tutaj zostałam poinstruowana, że tak to musi być, ponieważ różni ludzie jeszcze oglądają to poprzez inne media. Także witam was serdecznie, jest mi bardzo miło, że mogę być dzisiaj z wami tutaj. Jak Adrian powiedział, pracuję w Brukseli. Powiem od razu, pracuję w strukturach europejskich, więc muszę powiedzieć, że cokolwiek tutaj dzisiaj powiem, to wyrażają jedynie własne poglądy, a nie poglądy mojego pracodawcy. Także to musi zostać powiedziane na samym początku. Tak dokładnie zajmuję się analizą pojęcia patriotyzmu, jak ono jest dyskutowane w różnych debatach publicznych. To jeszcze tu będę mówić, jak ja tutaj sobie to analizowałam. Do tego mnie przywiodła moja praca magisterska, którą pisałam w 2007 roku o polityce historycznej i wtedy właśnie pojęcie patriotyzmu się bardzo często przewijało w tych analizach i dlatego stwierdziłam, że jest na tyle interesujące i te debaty są na tyle głębokie, że warto temu poświęcić doktorat, więc tak właśnie zrobiłam. Tutaj może zacznę. Są slajdy, więc mam nadzieję, że je dobrze widać. Na niektórych slajdach będzie bardzo dużo tekstu, więc ja nie będę tego tekstu czytać. Będziecie mogli czytać tak po prostu za moimi plecami. Ja tam powiem parę słów, ale nie chciałam po prostu tych wszystkich cytatów czytać, ale to jest też w pewien sposób ważne, żeby zilustrować pewne tezy, ale chciałam zacząć od czegoś innego, czyli tak wszystko może być patriotyczne. O patriotyzmie mówi się przede wszystkim przy okazji świąt narodowych, czyli 3 maja, 11 listopada, ale również w różnych debatach, ale też tak w różnych innych sytuacjach. Tutaj akurat przykład wizualny z 2014 roku, kiedy był konflikt rosyjsko-ukraiński, sankcje unijne na Rosję. Rosja odpowiedziała embargiem na produkty europejskie i tutaj to embargo też dotknęło polskich jabłek. Był hashtag jedz jabłka, była kampania różna, celebryci, politycy, intelektualiści wrzucali na media społecznościowe swoje zdjęcia z hashtagiem właśnie jedz jabłka. Ale to nie tylko same jabłka były ważne, gdyż jedzenie tych jabłek było też sformułowane jako chociażby obowiązek patriotyczny. Tutaj akurat jest reklama, plakat reklamowy jednej z sieci, nie powiem której, żeby nie było kryptoreklamy. Natomiast to jedzenie jabłek też zostało sformułowane właśnie jako obowiązek patriotyczny, który jeszcze nigdy nie był tak smaczny. To już pierwsza rzecz to właśnie obowiązek patriotyczny. Druga rzecz też wizualnie to jest dosyć jasne odwołanie do logotypu również Solidarności, także tutaj to było też ostro krytykowane pod tym względem. Natomiast to tylko taki fun fact, żeby właśnie pokazać, że generalnie wszystko się da podpiąć pod koncept patriotyzmu. Jest on relatywnie ważny i relatywnie też obecny w szerszym dyskursie publicznym. Tutaj, jadę dalej.
Tutaj taka bezczelna autoreklama, to jest moja książka, czyli też owoc doktoratu, który został wydany w formie książkowej. Tutaj przedstawię część różnych elementów, które w nim przedstawiałam, ale tak tylko tutaj w ramach ilustracji jego okładka. Okładki niestety nie mogłam wybrać sama, jest taka dosyć ujednolicona, bo to była seria wydawnicza Nationalisms Around the Globe, no i dlatego stąd ta kula ziemska. Niestety nie udało mi się wynegocjować zmiany okładki, to tak na marginesie. Główne pytanie jest takie, jak definiować koncept patriotyzmu? To już nieodżałowany profesor Jerzy Szacki mówił, że patriotyzm, no nie ma takiej definicji, która by wszystkich usatysfakcjonowała. Jest to raczej kwestia interpretacji. No jest, mamy taką definicję obiegową, można by powiedzieć, jako miłość ojczyzny, ale też możemy sobie zdać sprawę, że oba te terminy i miłość ojczyzna, a szczególnie ojczyzna, też są terminami spornymi i mogą być definiowane w różny sposób, więc teoretycznie generalnie to jest wiele jakby części składowych i poziomów, na których te definicje mogą być rozwijane. Generalnie chodzi o to, wokół czego, czy w jaki sposób konstruować przywiązanie obywateli do właśnie do czego? Do kraju, do ojczyzny, do państwa, do narodu, etc. Tutaj też każdy może w pewien sposób odpowiedzieć sobie samemu. W Polsce też różne były definicje dawane temu konceptowi. Szkoła myślenia o polityce, filozofia życia, a teraz też zastanawiano się, czym jest patriotyzm w czasach dobrych, czyli po 1989 roku, jako ten punkt graniczny, zmiana ustroju, otwarcie pola dyskursywnego i otwarcie też tego sporu konceptualnego, w którym różne znaczenia są kontestowane i rozwijane. Podczas debat, różnych debat było wielokrotnie też wznoszone takie zawołanie w pewien sposób o rozwinięcie nowej formuły patriotyzmu, która byłaby dostosowana do demokracji, czyli w transformacji demokratycznej, do nowej formy ustroju. No i tutaj jakby ja się też zastanawiałam, czy te debaty prowadzą do tego i w jaki sposób ten koncept jest debatowany, przez kogo, na łamach różnych wydawnictw, przede wszystkim w publicystyce różnych gazet, oraz prowadząc tą analizę, używając narzędzi historii konceptualnej, czyli skupiając się z jednej strony na tekście, czyli na tym, jak w momencie pojawia się słowo patriotyzm, jak ten koncept jest definiowany, też biorąc pod uwagę kontekst, w którym to się dzieje, oraz aktorów, którzy biorą udział w tym sporze. Tutaj jest taka oś czasu, jakby, którą w tej analizie w pewien sposób sobie wytworzyłam, żeby to jakoś też unaocznić w pewien sposób. Tu pokazuję też różne momenty tej kontestacji, czyli te debaty, na których się skupiałam, czyli debata jako moment skoncentrowanego, konceptualnego bądź ideowego sporu, który może nastąpić po jakimś konkretnym wydarzeniu dyskursywnym, który też może nastąpić nieprowokowany jakimś wydarzeniem. Tutaj, nie wiem, czy dobrze widać, w każdym razie są trzy kolory kropek. Kropki granatowe, czy też ciemno-niebieskie, są to właśnie te debaty, do których jeszcze wrócę po kolei, które analizowałam, w których jakieś różne nowe znaczenia patriotyzmu były przedstawiane. Na środku te zielone, tych zielonych jest troszkę mniej, ale to tylko tak, żeby zaznaczyć jakieś takie ważne momenty. Tutaj rok 89 jako zmiana ustroju, również utworzenie w 96 roku chociażby Warszawskiego Klubu Krytyki Politycznej, nie mylić z krytyką polityczną, która utworzona zostanie później, gdyż są to dwa obozy zupełnie przeciwstawne, natomiast które w pewien sposób też bardzo wpływają na definicję różnych pojęć. U dołu te najjaśniejsze kropki to po prostu daty kolejnych wyborów, które też w pewien sposób rysują szerszy kontekst polityczny. No ja się skupiałam właśnie, żeby spróbować
analizować i interpretować zasadnicze ruchy bądź manewry, które pozwalają pewnym znaczeniom pojawić się w pewnych momentach i albo jakoś zaznaczyć swoją obecność, bądź też niestety zaniknąć. Jeżeli patrzymy właśnie na te dwie dekady, znaczy tutaj będą dwa slajdy, czyli jakby podzielona na dwie części ta analiza, to jakby pierwsza część, czy pierwsza dekada, ja tutaj bardziej to tak sobie analizuję jako dyskusja o kraju, czyli jaka jest forma, jaka będzie forma tej wspólnoty, poszukiwanie moralnych i duchowych fundamentów dla nowego państwa. Natomiast w drugiej dekadzie bardziej dyskusja nad aspektem miłości ojczyzny. Jaka ma być ta miłość? Czy to ma być coś warunkowego, biorąc pod uwagę spełnienie pewnych wartości, czy też bezwarunkowe? Tutaj jeszcze do tego później wrócę, natomiast właśnie tutaj mamy powstanie krytyki politycznej, co też wpłynie w pewien sposób na debatę. I tutaj też te debaty będą takie, że tak powiem, bardziej gęste w tym sensie, że będzie dużo przenikania się różnych pojęć i takich ciągów przyczynowo-skutkowych. Natomiast w pierwszej debacie to były raczej takie bardziej jakby skoncentrowane wymiany pewnych pojęć. Tutaj ja te wszystkie w sumie pojęcia później jeszcze omówię, to tylko taki był początkowo ilustracyjny slajd wizualny, gdyż od kolejnego slajdu zaczynają się slajdy z tekstem. Także tutaj właśnie mówiąc o tej pierwszej debacie, pierwsza debata, którą brałam pod uwagę, to była debata w 1992 roku prowadzona na łamach Tygodnika Powszechnego. Zaczęła się od tekstu Marcina Króla na temat ojczyzny i później przez kilka miesięcy, co tydzień, co dwa tygodnie były publikowane odpowiedzi na ten tekst początkowy. I to właśnie była dyskusja o tym, jaka ma być ta ojczyzna. Czy to ma być ojczyzna prywatna, wspólna, duchowa? Pojawiał się też konflikt między codzienną rzeczywistością a wyidealizowanym obrazem kraju, potrzeba rekonstrukcji wspólnoty była oczywiście odnotowana, natomiast ścierały się tutaj dwie opcje, dwa słowa klucze, naród a społeczeństwo, czyli naród i społeczeństwo. Generalnie to jakby przez tą opozycję można rozumieć opozycję między argumentami bardziej konserwatywno-komunistycznymi, które tutaj naciskały na naród, tożsamość, kulturę, religię oraz bezwarunkową miłość, czy też jakieś tam tematy, pojęcia romantyczne. A społeczeństwo, które było bliższe odrzucaniu romantycznych idei i warunkowania miłości pod względem spełnienia pewnych wartości. Również już na początku transformacji pojęcie normalności też było dosyć bardzo krytykowane jako europejskość, modernizacja i zimne, liberalno-demokratyczne procedury. I w opozycji do tego stało bardziej pojęcie ciepłej, tradycyjnej swojskości. Natomiast to był jakby tylko taki zalążek jakiejś dyskusji, która później była kontynuowana przez intelektualistów. W 97 roku to było bardziej takim, to był specjalny numer znaku zatytułowany czy zbliżamy się do końca ery narodów. To była kwestia z jednej strony przybliżenia różnych pojęć szerszej publiczności z dziedziny nationalism studies, ale też dyskusja, czy jesteśmy w stanie wyjść z zapętlenia konceptualnego między patriotyzmem a nacjonalizmem. Natomiast tutaj był też problem taki, że jeżeli postrzegamy patriotyzm jako przywiązanie do ojczyzny, w momencie, gdy ojczyzna staje się państwem narodowym, ciężko jest przeprowadzić jakieś konceptualnie silne, czy też dosyć jasne rozróżnienie między tymi pojęciami, chyba, że pójdziemy ścieżką, że będziemy definiować jako dobry patriotyzm, zły nacjonalizm, ale to nie jest też wystarczające.
A w każdym razie też kwestia była tego, jak definiujemy naród, bo są różne opcje definicji narodu. Natomiast jeżeli naród jest zdefiniowany w sposób historyczny czy kulturowy, a nie polityczny, to też jakby ten zbitek tych dwóch pojęć będzie dosyć trudny do rozwiązania. Natomiast tutaj też pojawiała się kwestia umocowania demokracji w wartościach narodowych, ale niesprzecznych z liberalizmem. I pytanie też, ile wspólnoty jest potrzebne dla zdrowej demokracji, czyli tych wspólnych wartości i jakie one miałyby być. A ponownie pojawia się kwestia, która jakby przeciwstawienie narodu społeczeństwu i tutaj jakby też to ten naród w pewien sposób dominuje społeczeństwo, które jest jedynie instrumentalne, natomiast jakoś on jest przedstawiony jako zbiorowość przez swoją kulturę, aczkolwiek chociażby też Andrzej Walicki tutaj przestrzegał przed kwestią, która później się będzie pojawiała jeszcze dużo częściej, czyli chociażby ta monopolizacja jakichś wartości, czy też dzielenie ludzi i społeczeństwa na różne grupy, w tym tych tak zwanych prawdziwych Polaków. Trzecia, tutaj pewnie nic nie widać, trzecia debata, w sumie nawet nie debata, raczej wymiana listów, to był w 1998 roku wymiana listów pomiędzy Gustawem Herlingiem Grudzińskim a arcybiskupem Rzycińskim na łamach więzi. I Herling Grudziński, który też już był jednym z dyskusantów w 1992 roku, jakby promuje tą swoją wizję o przemianie narodów w społeczeństwo w pewien sposób, która mogłaby się stać, jeżeli patriotyzm byłby definiowany bardziej jako cicha cnota, a nie jakiś głośny, egzaltowana emocja. Natomiast też przestrzegał przed tym, żeby to nie stała się tylko cicha cnota, gdyż w pewien sposób może to odepchnąć ludzi od uczestniczenia chociażby w sferze publicznej. Także tutaj to jest takie dosyć bardzo szybki pokazanie kilku pojęć, kilku myśli, które były dyskutowane w tych dyskusjach o formie ojczyzny, o tym, jaki ma być kraj. Natomiast też miarowe wykształcanie się pewnej osi podziału pomiędzy argumentami bardziej liberalnymi i komunitarystycznymi. Natomiast to dopiero później jakby zostanie wyklarowane. Tutaj, żeby tak trochę też wizualnie pokazać. Kolejna debata w roku 2000, Bohaterowie naszej wolności. To była wystawa. Najpierw to była akcja billboardowa. Było 350 billboardów wywieszonych w Polsce pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która miała łączyć według jej twórców patriotyczną zawartość pogodzoną, godzić z rynkową formą wyrazu. Tutaj promotorem i pomysłodawcą tej wystawy był filozof Dariusz Karłowicz, właśnie jeden z tych członków tego Warszawskiego Klubu Krytyki Politycznej, czyli bardziej spod znaku intelektualistów konserwatywnych. I idea przyświecała jej taka, co też było wyrażone przez ministra Ujazdowskiego w momencie, jak te plakaty zostały zamienione w wystawę, która była prezentowana na Zamku Królewskim, by zmienić reprezentację i stereotypy o poświęceniu patriotyzmie i sprowokować dyskusję wśród młodych przede wszystkim. Natomiast tutaj na tych plakatach byli przedstawieni tak zwani zwykli ludzie, to byli bojownicy z czasów II wojny światowej przede wszystkim, ale nie były to tak znane postaci, gdyż to miało ilustrować, iż każdy może być bohaterem. Jako jakby w sumie takie inspiracje tej wystawy było pod To, ponieważ to się działo w roku 2000, to były jakoś w pewnym sensie motywowane brakiem upamiętniania Solidarności, czy też tą zimną naturą III Rzeczpospolitej. I ta wystawa dosyć szybko spowodowała wymianę
argumentów na temat patriotyzmu i tutaj te różne ścierające się wizje patriotyzmu były nazwane między innymi stary versus nowy patriotyzm. Jeden z takich pierwszych artykułów był opublikowany przez Magdalenę Środę też na łamach Tygodnika Powszechnego pod tytułem Pochwała patriotycznego minimalizmu, w którym oskarżyła ona tą wystawę o promowanie starego ducha militaryzmu, który nie był dostosowany do nowej rzeczywistości. I nazwała go tym starym patriotyzmem, a jako podstawę nowego patriotyzmu wymieniła cechy dobrego obywatela, czyli na przykład między innymi zdrowy rozsądek, praworządność oraz uczciwość. No tutaj jakby to podejście do tej wystawy spotkało się z dosyć szybką odpowiedzią i krytyką jej promotorów, notabene właśnie Karłowicza, który tutaj ideę śmierci dla dobra wspólnoty zdefiniował jako nieprzekraczalną barierę dla dyskursu indywidualistycznego i też naciskał na to, że poświęcenie za innych jest formą solidarności i jest niezmiennie związane z pojęciem patriotyzmu. Czyli tutaj z jednej strony właśnie były te cechy dobrego obywatela jako przeciwstawione poświęceniu, z drugiej strony też praca, idea, że praca na rzecz ojczyzny, trzeba rozumieć przywiązanie do ojczyzny w różny sposób. Na przykład pracą teraz trzeba jej służyć, a niekoniecznie własnym życiem i poświęceniem. Natomiast to również zostało w pewien sposób odrzucone i krytykowane, a krytykowane notabene przez Marka Cichockiego, tutaj jako mówiąc, że te cnoty, czyli ten patriotyzm minimalnych środków, cnoty obywatelskie, przypomina raczej staroświeckich, XIX-wiecznych pozytywistów, czyli jakby odrzucenie tej wizji takiego patriotyzmu opartego na tych cnotach obywatelskich jako czegoś, co nie jest nowoczesne, wręcz przeciwnie, jest wyjątkowo staroświeckie. I on tutaj raczej rozwijał ideę taką, że patriotyzm powinien się przyczynić do wskrzeszenia społeczeństwa obywatelskiego, ale nie rozumianego jako właśnie wyraz tych cnót obywatelskich, ale raczej jako aktywny i solidarystyczny republikański model, który bardziej się opiera właśnie na takiej wspólnocie i wolności pozytywnej, czyli wolności przez wspólnotę, a nie wolności indywidualistycznej, bardziej negatywnej. I tutaj z kolei też Jerzy Szacki mówił, że tak, cnoty obywatelskie być może nie są wystarczające do mówienia o patriotyzmie, natomiast są jego warunkiem koniecznym. Czyli jakby tutaj rozwijał też w pewien sposób taki argument, że one muszą należeć do patriotyzmu, gdyż nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić tego patriotyzmu bez tych cnót obywatelskich. Natomiast pojawiło się też pytanie, na które generalnie nie ma jasnej odpowiedzi, to znaczy jak być patriotą, czyli w tych czasach dobrych, czy rzeczywiście trzeba się podpierać na tej wizji chęci i konieczności poświęcenia życia za ojczyznę, czy też praca, przestrzeganie prawa, płacenie podatków i tak dalej, czy to jest wystarczające, żeby mówić o tym patriotyzmie. Także tutaj ta debata może była taką pierwszą, w której rzeczywiście starły się dosyć jasne punkty widzenia na patriotyzm, natomiast była też jakoś dosyć otwarta w swojej naturze. Nie było jeszcze jakiejś takiej strasznej polaryzacji. Te argumenty, ta wymiana tych argumentów była dosyć otwarta, natomiast do tej polaryzacji to tak progresywnie dojdziemy. Tutaj tylko przypomnienie tej osi czasu, gdyż będzie teraz dyskusja raczej się zazębiała. I może zacznę od pierwszej z tych debat w drugiej dekadzie, a mianowicie od debaty o Jedwabnem.
po publikacji książki Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi, która debata to była kwalifikowana jako ogólnonarodowa dyskusja i wyzwanie dla tak zwanej, cytuję tutaj Joannę Tasbir, Joannę Tokarską-Bakir, obsesji niewinności, czyli wizji Polaków jako bohaterów i ofiar II wojny światowej. Natomiast odkrycie, czy w sumie nawet nie odkrycie tej masakry, ale odkrycie wiedzy o niej dla szerszego społeczeństwa stanowiło taką metaforę, ukuli też badacze, plamę na polskiej reputacji. I generalnie chodziło o to, co zrobić w tej sytuacji, czy tą plamę trzeba wybielać, czy wcierać ją głębiej. Czyli jakby tutaj ta opozycja między podejściem afirmacyjnym czy podejściem krytycznym do przeszłości. Natomiast rzeczywiście jak radzić sobie z taką sytuacją, jak sobie radzić z odkrywaniem ciemnych kart przeszłości, a też było to sformułowane jako właśnie wyzwanie dla najważniejszych elementów świadomości historycznej oraz pojęć, notabene patriotyzm między innymi. Ta debata była dosyć, jak czasami się karykaturuje jako taka właśnie opozycja między dwiema postawami, natomiast wydaje mi się, że ona była jednak jedną z takich bardziej płynnych i otwartych debat. Były różne argumenty w niej przywoływane. Dosyć dużo było tak zwanego dyskursu moralnego, który opierał się na dyskutowaniu dumy i wstydu, czyli rzeczywiście czy trzeba, czy jeżeli chcemy budować jakąś dumę z przeszłości, czy też ze wspólnoty, czy może ona być odłączona od wstydu, czy ona musi w pewien sposób uwzględniać, w pewien sposób wstyd za zbrodnie, czy które zostały popełnione. Tutaj chociażby Paweł Machcewicz, tutaj jest cytat właśnie z Pawła Machcewicza, wokół Jedwabnego, które było publikowane w 2002 bodajże roku przez IPN wtedy, że trzeba pamiętać o tych zbrodniach, trzeba je też wyjaśniać i trzeba rzeczywiście jakoś ten wstyd połączyć, jeżeli ewentualnie chce się myśleć o dumie. I tutaj była różne podejścia, natomiast też intelektualiści konserwatywnie, akurat przywołuję Zdzisława Krasnodębskiego, mówili, że to właśnie ta odkrycie tych faktów z przeszłości i dyskusja jest to koniec takiej pewnej wizji opartej tylko na dumie z przeszłości. No to zobaczymy później, że to generalnie się zmienia, ale w tamtym momencie było takie podejście. I wydaje mi się, że dosyć ciekawy też był taki cytat, który wypłynął, jak czytałam, My z Jedwabnego Anny Bikont. I ona prowadziła dużo dyskusji właśnie z mieszkańcami oraz potomkami mieszkańców Jedwabnego i okolic. I wypowiadał się jeden z rolników bodajże z tamtego regionu, który mówił, że krytyczne podejście do przeszłości jest jak najbardziej kompatybilne z patriotyzmem, bo trzeba być patriotą kraju, a nie zabójców. Czyli w tym sensie, że rzeczywiście jest to, trzeba przyznać czy uznać, że zostały te zbrodnie popełnione przez Polaków, natomiast co nie znaczy, że muszą przekreślić patriotyzm do jakiejś szerszej wspólnoty, natomiast wymagają też omówienia tych wydarzeń. Tutaj ta debata też była dosyć ciekawa w tym sensie, że spowodowała różne późniejsze przekształcenia. Jedna to chociażby wykształcenie pojęcia krytycznego patriotyzmu. Natomiast tutaj chcę tylko przywołać tych trzech autorów, czyli Jana Józefa Lipskiego, Jerzego Liedlickiego i Jana Błońskiego, jako że, żeby pokazać, że po pierwsze dyskusja wobec postawy wobec przeszłości i stosunkiem Polaków do ich sąsiadów też nie była nowa, gdyż to też jakby już się zaczęło dziać w latach 80. Natomiast faktycznie te ich tezy, czy tutaj tu różne akurat przywołam cytaty, można odnaleźć w tym tak zwanym dyskursie moralnym, który był dosyć obecny w debacie o Jedwabnym.
I właśnie przez to notabene zostali oni nazwani inspiracjami intelektualnymi Grossa i nazwani reprezentantami krytycznego patriotyzmu przez promotorów polityki historycznej. I dlaczego? W sumie to jest dosyć ciekawe. Gdyż co im zarzucano w sumie? Tutaj Lipski w swoich dwóch ojczyznach, dwóch patriotyzmach mówił właśnie, że miłość do wszystkiego, co polskie, jest to częsta formuła narodowej patriotycznej głupoty. Prawdziwy patriotyzm według niego nie odrzucał poszanowania dla tradycji, ale wymagał krytycznego podejścia do przeszłości. Z kolei chociażby Jedlicki właśnie tutaj ten argument a propos dumy i wstydu, czyli tej konieczności przepracowania przeszłości też podkreślał. Natomiast Jan Błoński chociażby wzywał do konfrontacji z grzechem obojętności. I dlaczego właściwie oni zostali nazwani tymi krytycznymi patriotami? Gdyż jak tutaj akurat Dariusz Gawin w swoim artykule o krytycznym patriotyzmie, gdzie używa tej nazwy, krytykował ich jako reprezentantów rewizjonistycznego podejścia do historii i utożsamianie w sumie właśnie takiego krytycznego podejścia z rewizjonizmem. I on też motywował tutaj właśnie po dyskusję, czy też tworzenie tego konceptu krytycznego patriotyzmu poprzez z jednej strony debatę o Jedwabnem, z drugiej strony debatę, która nastąpiła później o Centrum Przeciwko Wypędzeniom, które miało zostać wybudowane w Berlinie, gdyż szczególnie tą drugą właśnie to Centrum Przeciwko Wypędzeniom posłużyło mu jako przykład narzucania pojęć w dyskursie przez innych, w tym przypadku przez Niemców, którzy z sukcesem w jego pojęciu właśnie narzucili używanie słowa wypędzeni jako i to było dekontekstualizacja historii. I tutaj już właśnie dlatego oskarżał tych trzech autorów, czy też ich artykuły o promowanie pokory, pychy i naiwności zarazem. I tutaj pokory, gdyż generalnie teoretycznie zostało to odrzucanie mówienia o tym, co może stanowić powód do dumy. Pychy, gdyż według niego zakładali oni, iż z tym radykalizmem i mocą własnych aktów dobrej woli jest się w stanie dokonać transformacji, i naiwności, gdyż generalnie to nie miało takiego wydźwięku, jaki miało mieć, a wręcz przeciwnie, jeszcze inni nam narzucają te swoje koncepty, czyli notabene właśnie tych wypędzonych. I generalnie tutaj jakby według niego tu podejście tego krytycznego patriotyzmu było takie, że miało zamienić wspólnotę dumy we wspólnotę wstydu, czyli jest w pewien sposób odwrócenie tego mechanizmu, który był obecny w debacie o Jedwabnym, że możemy budować dumę, ale nie możemy odrzucić wstydu, natomiast tutaj jakby duma jest najważniejsza i trzeba ją promować, zamiast właśnie promować to podejście przy budowaniu wspólnoty. I to jakby w całej polityce historycznej też doprowadziło do kolejnej akcji billboardowej. To był patriotyzm jutra w 2005 roku, już za właśnie po wygranej PiS-u w wyborach parlamentarnych. I po raz kolejny diagnoza, iż w strefie publicznej jest brak patriotyzmu i chociażby to miało też temu zaradzić. Tutaj na tych billboardach ponownie mamy reprezentantów starszego pokolenia, którzy uczestniczyli w walkach zbrojnych. Tym razem oni są skontrastowani z młodymi, którzy w pewien sposób działają na rzecz wspólnoty. Natomiast cały czas, co dla mnie też było dosyć takie ważne, że w sumie, że nie ma, jakoś jest nieobecność tego pokolenia pomiędzy nimi, czyli jakby chociażby opozycji demokratycznej tutaj w tej kwestii, w debatach o patriotyzmie ich nie ma. Natomiast no tutaj jakby te
To patriotyzm jutra to był cały program operacyjny Ministerstwa Historii i Dziedzictwa Narodowego. Były finansowane bardzo różne projekty z tego programu, które później zostały też analizowane w momencie, jak PO doszła do władzy. I tutaj minister Zdrojewski z kolei krytykował, mówiąc, że to były ogromne wydatki, a niskie pseudohistoryczne projekty. Natomiast program nie został nawet za PO zlikwidowany, a był realizowany przez Ministerstwo Historii Polski. I teraz ostatnio też trafiłam na jakieś informacje, że właśnie minister Gliński chce wykorzystać tutaj, budować na różnych projektach z tego programu w obchodach niepodległości, czyli w programie Niepodległa, który przygotowuje stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, który będzie w przyszłym roku. W każdym razie tutaj ponownie w tym patriotyzmie jutra spod znaku polityki historycznej była kwestia, że historia krytyczna jest ewentualnie być może tylko i dopełnieniem historii bohaterskiej. Natomiast to jest dosyć ciekawe, że w tym momencie patriotyzm krytyczny zaczął być formułowany jako pozycja ekstremalna. Jak wcześniej konserwatyści spod znaku, znaczy właściwie z kręgu warszawskiego klubu krytyki politycznej definiowali jakby te dwa ekstrema jako z jednej strony dogmatyczny liberalizm, a z drugiej strony megalomanię narodową, tak tutaj zostaje to przeformułowane i krytyczny patriotyzm zostaje jakby w pewien sposób przedstawiony jako jedna ze skrajności i krytyka, jakakolwiek krytyka tutaj właśnie polityki historycznej, czy też różnych tych aktywności jest przedstawiana jako alergia na patriotyzm, wręcz w słowie, w określeniu Piotra Semki chociażby. Tutaj warto przywołać w tym momencie debatę o polityce historycznej, publikację Ile ojczyzn, ile patriotyzmów pod patronatem krytyki politycznej z 2007 roku. I to była z jednej strony też chęć przywołania artykuł Lipskiego Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy, który też stanowił jeden z rozdziałów w tej publikacji. Natomiast to była też refleksja nad formą patriotyzmu lewicy. Natomiast wydaje mi się, że to był taki zalążek tej refleksji, natomiast ona nie była do końca wykształcona jeszcze w tym momencie. Założenia, jakie były w tym przedstawione w tej publikacji chociażby, to był wyjście poza schemat krytycznego patriotyzmu, który jednak w pewien sposób był cały czas definiowany jako jakieś podejście, czyli w tym przypadku krytyczne podejście do historii oraz afirmacji przeszłości, i bardziej jako taka forma patriotyzmu, która mogłaby być bliższa myśli lewicowej, był formułowany etyczny patriotyzm, czyli w pewien sposób budować na przyszłości, ale patrzeć w przyszłość, zastanowić się, kim chcemy być i jak chcemy do tego dążyć. Tutaj jakby to nie wydaje mi się, żeby to było jakby w pełni że skonceptualizowane, natomiast to był jakby taki krok ku tej idei. I tu akurat cytat, cytat nie jest z tej książki, natomiast cytat jest też z jednej z debat, która była organizowana przy okazji publikacji książki. Notabene Agnieszka Graf, która właśnie mówiła, że po pierwsze lewica też nie może się odciąć od definicji patriotyzmu, jeżeli chce w pewien sposób promować swoją wizję patriotyzmu, natomiast też musi się zastanowić nad czym, nad ideami, które chce promować. Ona tutaj z kolei przypominała różne takie tematy bliższe właśnie lewicy, typu walka o prawa kobiet, walka o prawa mniejszości, które być może, jeżeli chce się włączyć w ten spór na temat definicji patriotyzmu, powinny zostać wpisane właśnie w tą nową formę patriotyzmu.
Czyli to była takie w sumie taka dosyć szeroka debata na temat polityki historycznej z różnymi wątkami, które się w niej przebijały. Natomiast co mi się wydaje dosyć ważne też do podkreślenia, to ten fakt, że kręgi intelektualistów konserwatywnych właśnie z Warszawskiego Klubu Krytyki Politycznej w pewien sposób mają pewną łatwość do proponowania takich konceptów, które były dosyć łatwo też wdarły się w sferę publiczną, później też w sferę polityczną dzięki PiS-owi, typu polityka historyczna, typu krytyczny patriotyzm, który właśnie w pewien sposób później ograniczały ramy dyskusji, że później każdy chciał prowadzić politykę historyczną, mimo że teoretycznie to się mówiło, że to nie jest nowe zjawisko, to jest zjawisko, które już istniało wcześniej, ale fakt nadania temu zjawisku konkretnej nazwy później też w pewien sposób jakby ograniczał dyskurs. Tak samo krytyczny patriotyzm też w pewien sposób został przyjęty jako ta definicja krytycznego podejścia do historii i tutaj też jakby wszyscy przejmują w pewien sposób tą nazwę, która dopiero później zostanie w pewien sposób kontestowana, natomiast jakby brak jest takich też równorzędnych partnerów, którzy by w pewien sposób mieli też umiejętność promocji różnych pojęć, różnych konceptów, żeby się przeciwstawić tej w pewien sposób dominacji dyskursywnej ze strony konserwatywnej. Później tutaj kwestia właśnie tego krytycznego patriotyzmu i kolejnych książek Jana Tomasza Grossa, czyli Strachu w 2006 roku i Złotych Żniw w 2011. I to też jakby pokazuje tą zmianę dyskursywną, która zachodzi. Czyli tak jak mówiłam, że w przypadku debaty o Jedwabnem była to dosyć otwarta debata, która mogła wskazywać, że to przepracowywanie trudnych momentów z historii jest możliwe i to tak zwane właśnie krytyczne podejście jest możliwe. Natomiast te debaty wydają się, że rzeczywiście wpływ polityki historycznej w tym dosyć takim stuporze i uporze promocji pozytywnego podejścia, pozytywnej wizji przyszłości wpływa dosyć też na te debaty, chociażby na przykład jeżeli weźmiemy IPN jako przykład, to w debacie o Jedwabnym, tutaj też cytowałam właśnie Pawła Machcewicza z książki, która była publikowana przez IPN, natomiast w tych debatach po publikacji Strachu i Złotych Żniw, to IPN publikuje książki, które są antygrosowskie, czyli książki Chodakiewicza, które rzeczywiście są zupełnie, odrzucają krytyczne tezy, odrzucają dyskurs moralności, który raczej się zawęża niż rozszerza. Tutaj w pewien sposób oczywiście to nie zanika to krytyczne podejście, natomiast jest ono dużo bardziej skondensowane na łamach pewnych tylko publikacji, natomiast nie wszystkich. Jest on cały czas też nazywany krytycznym, czy też wręcz autokrytycznym przez swoich promotorów, natomiast jest też taka chęć jakby przemianowania go na dojrzały patriotyzm, który jest dosyć może o tyle ciekawy, że w pewien sposób chce nadać jakiś taki pozytywny wydźwięk tej idei patriotyzmu, który się mierzy z tą trudną przeszłością i zdąża jakby w pewien sposób ku temu etycznemu podejściu i pozytywnemu podejściu do zmierzania, do ścierania się, do prowadzenia tej dyskusji o tych ciemnych stronach przyszłości. Ten dojrzały patriotyzm był użyty chociażby w Gazecie Wyborczej, to była sekcja, w której publikowane były artykuły na temat Złotych Żniw, natomiast to był też w Znaku, który był wydawcą książki, jakby to podejście, które było jakby w ten sposób promowane.
Tutaj też Szostkiewicz, Adam Szostkiewicz zadawał pytanie właśnie, jaki ten patriotyzm będzie za 10-20 lat, czy ten autokrytyczny patriotyzm będzie w pewien sposób wiodący. No jesteśmy prawie 10 lat później. Nie wydaje się, żeby to miało miejsce, natomiast no, zobaczymy w takim razie za kolejne 10 lat. Natomiast no, nie wiem, czy tendencja jest ku temu, jako że tutaj jakby zbliżam się do końca omawiania tych różnych debat. No ostatnia z debat, które analizowałam w swoim doktoracie, to była debata po katastrofie w Smoleńsku, w której jakby to stanowiły taki jakby kontrapunkt dla tych wcześniejszych debat, w tym sensie, że jednak przez te różne debaty, w tym momencie jak ten koncept patriotyzmu był dyskutowany, był przepracowywany, były te różne formy obywatelskie proponowane, natomiast tutaj jakby to ten taki tragiczny moment dla wspólnoty, ja starałam się go jakby w pewien sposób analizować jako taki papierek lakmusowy, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście te wcześniejsze rozwinięcia z tych wcześniejszych debat zostawiły w jakiś sposób swoje dziedzictwo, czy też zupełnie inaczej będzie ta debata przebiegała. No i faktycznie, że w tej debacie po katastrofie mamy dosyć taki silny motyw, silną polaryzację, która jest chociażby, może być zobrazowana tym konceptem dwóch Polsk. To są dyskursy wykluczenia, które z jednej strony pojawiają się chociażby od strony konserwatywnej, czyli jakby prawica decyduje, kto ma prawo wziąć udział w żałobie. No, na pewno nie ci, którzy krytykowali prezydenta Kaczyńskiego za jego życia, albo ci, którzy chociażby protestowali przeciwko decyzji pochówku na Wawelu oraz w jaki sposób ta żałoba ma przebiegać. I tutaj dosyć dużo jest właśnie różnych narzędzi i pojęć romantycznych, które się z powrotem pojawiają, czyli śmierć, ofiara, poświęcenie, mesjanizm. Kaczyński, który jest też przedstawiany jako bohater, jako dobry patriota, który ginie za tą prawdę o Katyniu. Także tutaj są różne takie różne toposy, które powracają w tych dwóch Polskach, chociażby właśnie tutaj Tomasz Terlikowski mówi, że ta polska prawa stoi na krakowskim przedmieściu, oddaje cześć trumnom, natomiast polska nieprawa manifestuje przed kurią, oprotestowując decyzję o pochówku na Wawelu, czy też chociażby Dariusz Gawin, który też był wspomniany wcześniej, też mówi, że tak zwani spadkobiercy oświecenia, czyli to jest ponownie jakby odrzucenie różnych podejść takich właśnie obywatelskich, które były promowane przez liberałów, lewicę, racjonalistów, że właśnie ci spadkobiercy oświecenia mają problem z tak zwanym tradycyjnym patriotyzmem, czyli nazywają go słabym, wykluczającym czy też anachronistycznym. Czy też chociażby właśnie ci oświeceni obywatele promują, są bezkrytyczni wobec III Rzeczypospolitej, natomiast są krytyczni wobec historii. Z kolei z drugiej strony też jest dosyć silny dyskurs wykluczenia, czy też taki krytyczny, szczególnie w publikacjach krytyki politycznej, która krytykuje całe mistyczne przeżywanie żałoby, fascynację śmierci, czy też jakimś nowym trybalizmem, co generalnie prowadzi do dosyć silnej opozycji i braku jakiegoś takiego wspólnego podejścia, natomiast prowadzi raczej do prawdziwych Polaków, do proklamacji prawdziwego patriotyzmu, który w tym przypadku jest historyczny, jest narodowy i jest w pewien sposób rehabilituje podejście
takie właśnie tradycyjne. W sensie jak wcześniej jeszcze była walka o to, który patriotyzm będziemy w stanie nazwać nowoczesnym i ten nowoczesny patriotyzm też promowany przez konserwatystów, którzy chcieli walczyć też o tą etykietę w ten sposób może nazwijmy nowoczesności, tak tutaj jest rehabilitacja właśnie tego starego, tradycyjnego patriotyzmu, który jakby też jest w pewien sposób przedstawiany pozytywnie. Natomiast no nie jest to jakby etos zachowania, natomiast jest to bardziej misja, czy w pewien sposób rytuał, któremu brakuje krytycznej refleksji. Tutaj jeszcze tylko takie właśnie opozycja między romantycznym a tym takim tak zwanym pozytywistycznym patriotyzmem, czyli Jerzy Jedlicki, który niestrudzenie woła o jakiś patriotyzm odpowiedzialności za dobro wspólne, za państwo, niewykluczający też o krytyczne wobec historii. Natomiast no, tutaj jakby też jest szybko kontrowany, iż taki apel, aby nikomu nie odmawiać patriotyzmu, jest wręcz idiotyzmem i też Salon III RP, który miał zawsze problemy z tym pojęciem. To tylko tak w ramach ilustracji. Natomiast faktycznie w pewien sposób te dyskursy są dosyć wykluczające, natomiast są jeszcze podejmowane próby ocalenia jakiegoś takiego pozytywnego podejścia, chociażby tego właśnie liberalnego patriotyzmu. Tutaj też kwestia, czy nawet pytanie, które Liberté sobie zadawało, to było, czy by liberałowie mogą być patriotami, czy te cnoty obywatelskie nadal nie są postrzegane na równi z wartościami narodowymi. Czy można podejść do tego chociażby w myśl tego podejścia otwartego, które Martin Król już promował od samego początku, tych debat o ojczyźnie, o jakimś wyborze ojczyzny, o budowaniu takiej ojczyzny, która każdemu z osobna by się podobała, natomiast no tutaj jakby też w pewien sposób nie ma na to jakiejś konkretnej odpowiedzi, natomiast w pewien sposób pozwala to różnym dyskursom koegzystować, czyli jakby nie zostają one totalnie wypchnięte poza obręb możliwej dyskusji, natomiast no też jakby nie dostarczają też możliwości zwycięstwa w tym sporze ideowym. Dlatego tutaj już taka, to jest ostatni slajd, taka konkluzja chociażby tych różnych dynamik, tych mechanizmów kontestacji tego sporu, które w sumie możemy sobie zadać pytanie właśnie, jak to jest z tą miłością ojczyzny, z miłością do kraju i jakby ta opozycja w pewien sposób się kształtuje wobec pytania, czy trzeba kochać ten kraj bardziej, czy kochać go lepiej. I tutaj jakby w pewien sposób można utożsamiać właśnie kochanie kraju bardziej z tą wizją takiego tradycyjnego patriotyzmu, gdzie jednak jest w pewien sposób walka o to, by w sumie jakąś tam jedność tej wspólnoty narodowej. Natomiast z drugiej strony kochać kraj lepiej, który w pewien sposób tutaj popycha do chociażby tej idei podejścia etycznego, czy też tego etycznego patriotyzmu, który ma przepracować w jakiś sposób podejście do wspólnoty, czy też budować ją na kwestiach wartości obywatelskich. Natomiast też tutaj jakby te podziały się krystalizują, pogłębiają się również, chociażby dwie Polski, które też już przywoływałam. Z jednej strony konserwatyści oskarżeni są o monopolizację pojęcia patriotyzmu, faktycznie jednak jest to podejście dosyć wykluczające, natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że pole dyskursywne nie jest zamknięte,
zamknięte, w tym sensie, że jednak inne też możliwości definicyjne są, są nadal dyskutowane, natomiast w tym momencie być może nie są najbardziej popularne, natomiast to już jest też kwestia co zrobić, ja na to nie mam odpowiedzi, może Adrian ma odpowiedź, jakie tutaj jest podejście w tym kierunku, żeby to zmienić. Natomiast jakby tutaj przez śledzenie sporu na temat pojęcia patriotyzmu, wydaje mi się, że równie to naświetla kwestię też sporu chociażby na temat natury demokracji, na temat natury demokracji liberalnej, jaka ona ma być, w jaki sposób ma być budowana, w jaki sposób, na jakiej wspólnocie ma się opierać, czy musi to być naród, czy może to być społeczeństwo obywatelskie. Więc wydaje mi się, że w pewien sposób pokazuje to, że różne koncepty po pierwsze są definiowane w różny sposób, ale też wpływają na swoje definicje i ja czekam na dalszy ciąg tej debaty. Już widzę pierwsze pytanie. Muszę podać mikrofon. Ja się nazywam Przemek Witkowski i ja mam w sumie 2 albo 3 pytania, ale krótkie, bo staram się bardzo. Czy po pierwsze, takie może podkreśliłem pytanie jednak w jakimś sensie, kiedy rodzi się patriotyzm w sensie historycznym? To nie jest rzecz wyrwana z jakiegoś ciągu rozwoju społeczeństwa, nie wiem, europejskiego na przykład. A to jest raz. Jakbyś powiedziała coś więcej, to byłoby super. Proszę, na ty. Jasne. Druga rzecz to, tu w ogóle nie pojawiła się w tym podziale taka bardziej taka lewicowa opcja niż jakieś takie wspominki o PPS-ie i jakimś tym krytycznym patriotyzmie, ale można mi dobrze wyjść poza tą kategorię w lewicowych rozważaniach. A w Polsce nie wychodzimy, więc może byś, a może nie, dorzuciła jakąś opcję dodatkową, bonusową. I wystarczy może na początek. Dziękuję. Tak jest bardzo szerokie. Tak, no to generalnie możemy robić raz drugi węgiel. Patriotyzm jako samo pojęcie to w pewien sposób wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawe, jak w ujęciu patriotyzm a nacjonalizm, że patriotyzm generalnie jest pojęciem, który preegzystuje, pojęcie nacjonalizmu, który w pewien sposób wyraża przywiązanie do wspólnoty politycznej, które się formuje bodajże w XVII-XVIII wieku, który jakoś w tym momencie wyraża lojalność do wspólnoty, natomiast w momencie, kiedy tworzą się narody, kiedy jakby to przywiązanie jest przesunięte w naród jako punkt odniesienia, jest problem właśnie definicyjny. Tutaj dlatego później są problemy, czym trzeba definiować ten patriotyzm, żeby go odróżnić od nacjonalizmu w sposób terytorialny, że to ma być tylko kraj, to ma być tylko jakiś taki punkt odniesienia geograficzny, czy można to definiować przez wspólnotę. Ja tutaj nie mówiłam o wcześniejszych jakichś teoriach czy wcześniejszych podejściach, gdyż jakby bardziej się skupiłam na tych debatach już po roku 89, to nie chcę w żaden sposób sugerować, że dopiero wtedy zaczęły się te debaty, czy że dopiero wtedy ten koncept był ważny, natomiast co mnie interesowało to, żeby znaleźć ten moment jakby, kiedy te debaty nie są już ograniczane cenzurą czy też innymi kwestiami. Może to... Słucham? No zawsze jest jakaś cenzura, no ale teraz to może być jakaś nie państwowa i nie wdrażana przez jakieś specjalne biuro, chociaż no zobaczymy jeszcze, co będzie. Ale to może tak, do tego pierwszego pytania. Do drugiego pytania o lewicowe myśli, o lewicowe podejścia. I tak, to może powiem tak, że w
Tutaj się skupiłam na jakichś takich konkretnych debatach i być może dlatego jakby nie przeczesałam całych publikacji, które zostały opublikowane po 89, szukając jakichkolwiek punktów widzenia na temat patriotyzmu. Raczej starałam się właśnie znaleźć takie, które w tych głównych debatach, które analizowałam, miały argumenty z różnych stron politycznych. No i faktem rzeczywiście najbardziej w debacie o polityce historycznej pojawiły się jakieś głosy, chociażby właśnie tych ile ojczyzn, ile patriotyzmów, jaka w tym momencie powinna być polityka historyczna lewicy, a później jeszcze jakieś właśnie chociażby też podejście Agnieszki Graf, która też, czy też nie, przepraszam, miałam inną myśl, która też w pewien sposób właśnie sugerowała konkretne tematy, które jakby lewica powinna włączać, włączając się w tą dyskusję o patriotyzmie. Natomiast jakby później, ja też się zatrzymuję w tych analizach na rok 2010-2011, także jakby najnowszych debat nie analizowałam, ale to też być może dlatego tych głosów mi brakuje. No. Musi być mikrofon. Chodzi o wystawienie się po prostu poza te dwa spektra, konserwatywne i liberalne, które i zdominowały ten wykład i dyskusję, ale w jakimś sensie postawienie patriotyzmu poza tymi dwoma spojrzeniami, poszukanie możliwych innych opcji, które nie byłyby liberalną ani konserwatywną wizją. Jeżeli jest w ogóle możliwe w kategoriach takiej stricte lewicowych. Znaczy, wydaje mi się, że jest to możliwe, natomiast nie widzę tylu przykładów, żeby to się działo. I dlatego jakby tutaj ja z chęcią właśnie bym poczytała, co na przykład Razem ma do powiedzenia. Jeśli ja dobrze rozumiem pytanie Przemka, to jest chyba trochę pytanie o to, że w tych obu opowieściach o patriotyzmie, które tutaj sobie krążyły, tej liberalnej, która krok po kroku przegrywa, oddaje pola i z roku na rok robi się coraz słabsze, i tej konserwatywno-racjonalistycznej, która wygrywa, w obu tak naprawdę nie ma wewnątrz tych opowieści o patriotyzmie przestrzeni na konflikt, na jakąkolwiek formę konfliktu społecznego. Jedyny konflikt, który jest uprawomocniony, to konflikt o to, w jaki sposób ustanowić, co jest tym dozwolonym patriotyzmem i gdzie są granice tej patriotycznej wspólnoty. I w tym sensie jakby strukturalnie w tej debacie nie ma przestrzeni na tę lewicę, o którą Przemek pyta, ale no jak rozumiem, to jest trochę opis rzeczywistości, którą mieliśmy, tak? I w tym sensie trudno wyrząć z tych papierów coś, czego w nich po prostu nie było, tak jak trudno wyrząc z nich lewicę. Jasne, tylko że... Tak. Jasne. Przekazuję kolejne pytanie. Ja tylko jeszcze tak, ja może tutaj dokończę tą myśl. Znaczy tak, no generalnie szukanie tego trzeciego podejścia w pewien sposób jest obecne, ale nie wydaje mi się, żeby ono było na tyle silne, żeby tutaj właśnie były jakieś głosy o patriotyzmie. Właśnie dlaczego ma być lewicowy? No nie wiem, może patriotyzm definiowany przez lewicę w tym sensie, co to ma znaczyć? Tak. Proszę. Rafał Zieleniewski. Ja bym tutaj chciał zacząć od II wojny światowej. Mam zupełnie inną opcję. Ci ludzie nie oddawali życia za ojczyznę, tylko za wartości cywilizacyjne, bo Niemcy nieśli barbarzyństwo. To była walka o cywilizację. I tak jak mamy dwa patriotyzmy, nazwijmy to narodowy i obywatelski, a tutaj jeszcze może dodam definicję. Patriotyzm to miłość czasami wymagająca poświęcenia. To jest też jeszcze patriotyzm moralny, czyli odnoszący się do wartości uniwersalnych, etycznych. Tutaj pan Jan Józef Lipski cytowany mówił o wartościach chrześcijańskich, ale to jest oczywiście tylko pod zakres. Takimi wartościami moralnymi mogą być wolność, równość, sprawiedliwość. I te trzy patriotyzmy,
narodowy, obywatelski i moralny, one to są trzy zmienne niezależne, odnoszące się do trzech różnych porządków i one są niesprzeczne, one się dopełniają. Tak jak trzy kolory, żeby w barwie białej właściwie ocenić nasze postępki. Dziękuję. Tak. Mogę siedzieć, czy wstać wolicie? Olgierd Świta, dzień dobry. Bardzo ciekawe, bardzo dogłębne, dużo głębiej niż myślałem, że to będzie. Mnie co bardzo interesuje, to jest na ile nasz polski patriotyzm się porównuje, na ile jest w kontekście innych patriotyzmów w innych krajach. Ja miałem szansę mieszkać 25 lat poza Polską, otarłem się o wiele krajów, o wiele patriotyzmów, o wiele różnych rozumień tego pojęcia, o wiele różnych fundamentów, na którym patriotyzm jest zbudowany i sobie zdałem sprawę z bardzo ciekawych rzeczy o naszym polskim patriotyzmie. Nasz polski patriotyzm jest zbudowany na walce narodowo-wyzwoleńczej. Bo zawsze trzeba było walczyć o wolną ojczyznę, jej nie było, zostaliśmy wszyscy natchnieni, bo przeciwnik jest jasny przeciwnik. Do dziś to gdzieś tam w nas tkwi, bo zawsze trzeba było z Ruskim i z Niemcem walczyć o wolną Polskę. I nie potrafimy z tego wyjść. Te wszystkie intelektualne tutaj dyskusje, które są gdzieś, to jest. Popatrzmy, na, jak jest zbudowany na przykład nowoczesny patriotyzm niemiecki, kataloński, amerykański. One na zupełnie innych rzeczach, portugalski, na zupełnie innych fundamentach są zrobione. Ja myślałem, że wszystkie kraje tak są zbudowane jak my. Jak pojechałem do Portugalii i się pytam, no to dobrze, powiedzcie mi, jakie wasze są bitwy najważniejsze, coś generałowie, jakieś wojny, jakieś coś. Ja mnie patrzę, o co ci chodzi? No przecież macie Hiszpanię, przecież musicie się nienawidzieć, prawda? Bo jesteście nie... O co ci chodzi? Nasz patriotyzm jest na tym zbudowany. Jest zbudowany na odkryciach. Na odkrywcach, którzy płynęli w morze, odkrywali nowe lądy i to jest nasza duma narodowa. I tak dalej, i tak dalej. Potem w innych krajach to było zupełnie co innego. Także nie wiem, na ile masz ty, czy jakiś pogląd możesz tutaj zaprezentować, jak my się porównujemy, ale tego typu perspektywa przynajmniej mnie pozwoliła zobaczyć, gdzie nasz polski patriotyzm tkwi i jak my cały czas się kręcimy gdzieś tam w kółko. Czy obywatelski, czy narodowy, czy taki, czy inny, czy dwie ojczyzny, czy jedna. Gdzieś tam ciągle jesteśmy zapętleni. Nie powiedziałabym, że kręcimy się w kółko, bo dyskusja czy spór o definiowanie jakichś ważnych konceptów politycznych wydaje mi się, że jest ważna i miejmy nadzieję produktywna w takiej w dłuższej przestrzeni dziejów. Mnie interesowało na przykład, jeżeli na takiej stopie porównawczej, kwestia tak patriotyzmu konstytucyjnego, który był w Niemczech chociażby właśnie formułowany pod koniec lat 80. w debatach historyków, który też się zastanawiał, czy w ogóle można odbudować patriotyzm niemiecki, w jaki sposób i w jaki sposób to zrobić. I to było właśnie takie wyjście poza w pewien sposób historyczny, czy też narodowy punkt odniesienia i bardziej w kierunku właśnie konstytucji, która miała stanowić, czy duma z tej konstytucji miała stanowić podwaliny pod taki patriotyzm, no, który też z różnych stron był krytykowany w stylu jako erzac, bo to prawdziwy patriotyzm to musi jednak być ukorzeniony w czymś innym, więc wydaje mi się, że to, co mnie interesowało, to właśnie, czy na przykład ten patriotyzm krytyczny można w pewien sposób porównać do patriotyzmu konstytucyjnego, ponieważ to są właśnie jakby odkrywanie tych ciemnych kart przeszłości i próbowanie wyjść poza w pewien sposób tą opozycję. No, z drugiej strony nie wydaje mi się, bo tutaj jednak było bardzo wszystko w tych debatach o patriotyzmie krytycznym w Polsce osadzone w historii jednak, czyli podejściu jakimś do tej historii, bo jednak ta właśnie historia jest jako jeden z tych głównych punktów odniesienia. Natomiast, no nie wiem, no jakby z innych, w innych jakiejś perspektywie porównawczej czasami no jakby nie podchodziłam do tego od tej strony z tego też punktu widzenia, że ja generalnie bardziej lubię takie case studies niż porównanie, ale wydaje mi się, że są też ciekawe rzeczy do zrobienia. No, mnie się wydaje, że z Węgrami byłoby ciekawe porównanie. Z Węgrami.
też z jakąś kwestią właśnie, tam to, trochę dyskursy są inne, bo to są te wielkie Węgry też i to jest odniesienie do traktatu Trianon, który tam zdemolował, po pierwsze pozbawił 2/3 terytorium i populacji i tak dalej i cały problem właśnie z Węgrami mieszkającymi poza granicami, chociażby w Transylwanii. Wydaje mi się, że w pewien sposób te podejścia przez historię mogłyby być ciekawe, żeby zobaczyć, jak te dyskusje się rozwijają i czy są podobne w treści. No niestety nie mieszkałam tam aż tyle długo, żeby się nauczyć węgierskiego, ale musiałabym bazować na jakichś opracowaniach. W każdym razie wydaje mi się, że tutaj, jeżeli chcielibyśmy porównać z jakimś takim bliskim przypadkiem, to wydaje mi się, że to mogłoby być ciekawe porównanie. A, przepraszam, myślałam, że to było bardziej... tak, no wydaje mi się, że tak, to komentarz do komentarza, że tak, no to jest, jest to ważne, przepraszam, takie suspense zrobiłam, że kwestie właśnie tutaj równość, która to była ta triada, równość, wolność, równość, braterstwo, solidarność, niepodległość, tak. Znaczy ja generalnie nie miałam jakichś komentarzy, które chciałabym, żebym się nie zgadzała, więc wydaje mi się, że tutaj był pana komentarz taki dosyć zbity w sobie. Ja jeszcze może najpierw wezmę pytanie, a potem oddam panu głos, żeby jeszcze pan podrążył ten temat. Dobry wieczór, Maciek Grzyśkowiak. Ja chciałbym zacząć od postawienia pewnej tezy smutnej, ale dla mnie oczywistej. To znaczy, że siły progresywne, krytyczne, lewica, tę walkę o treść pojęcia patriotyzm przegrywają. To znaczy ten patriotyzm bezkrytyczny, podlany ksenofobią, rasizmem, ma się świetnie, tak jak pan Adrian mówił, w jakiejś mierze wyniósł PiS do władzy. No i po dojściu PiS-u do władzy ma się jeszcze lepiej. I chciałbym panią zapytać, jak te siły progresywne mogą w skuteczny sposób walczyć o, to znaczy docierać do tych ludzi, mówić im, że być może krytyczne spojrzenie na historię ma sens i czy pani zdaniem ta walka jest w ogóle do wygrania? Ja wierzę, że tak, znaczy dlatego też nie chciałam jakichś tutaj strasznie pesymistycznych konkluzji przedstawiać, że wydaje mi się, że w pewien sposób dyskursy są płynne i wydaje mi się, że tak, teraz mamy w pewien sposób jakieś dyskursy bardziej hegemoniczne, które przedstawiają to właśnie podejście do nich, chociażby jak tutaj było wspomniane, bezkrytyczne i tak dalej. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to miało zamknąć w pewien sposób sferę konfliktu. Wydaje mi się, że to jest jak najbardziej coś, co można zrobić i wydaje mi się, że generalnie te całe przekształcenia społeczne, przekształcenia demokratyczne, przekształcenia, które jest w sumie modernizacja, to nie są tylko wielkie ośrodki miejskie, to mi się wydaje, że też dzieje się w mniejszych ośrodkach i tak dalej. Tutaj nie można też demonizować jakby braku podejścia krytycznego, znaczy mówić o braku podejścia krytycznego. Wydaje mi się, że ja to sobie tak gdybam trochę, ale nie widzę powodu, dla którego miałoby się to nie odwrócić i metody, jakie tutaj zastosować, żeby do tego doprowadzić, to no szczerze mówiąc ja jakby tutaj to nie jest moja dziedzina, natomiast mnie się wydaje, że po pierwsze to jest udział w dyskusji,
gdyż no, trudno jest wygrać dyskusję, jeżeli się w niej nie bierze udziału. Jeżeli faktycznie jest się w stanie prowadzić taką dyskusję intelektualną w tym sensie, że rozwija się jakieś nowe koncepty. Wydaje mi się, że dlatego chociażby takie spotkania są o tyle ciekawe, że prowadzą w pewien sposób dialog, prowadzą, rozwijają w pewien sposób jakieś podejście do różnych tematów i mogą prowadzić do nie wiem, no może zakiełkuje jakiś pomysł i zrobić jakieś infografiki na temat waszego podejścia do patriotyzmu albo czym jest patriotyzm i tak dalej. Natomiast no to nie powinno być skoncentrowane, wydaje mi się, tylko na jednej opcji czy jednej partii i tak dalej, bo wydaje mi się, że jednak tutaj brałam za przykład chociażby koncept polityki historycznej czy krytycznego patriotyzmu. To jest, no to są etykiety, które w pewien sposób są rozwinięte przez kręgi konserwatywne, ale które się przylepiają i które generalnie później w pewien sposób trzeba się do nich ustosunkowywać. No nie mam jakiegoś takiego takiej myśli, jaki koncept byłby taki super, żeby rzeczywiście mogła lewica go zaproponować i żeby później wszyscy inni musieli się do niego ustosunkować. Natomiast wydaje mi się, że otwarta debata jest tym sposobem na jakby dawanie szansy różnym argumentom. Tu pan chciał jeszcze, przepraszam. Więc wydawało mi się, że ja próbowałem sformułować patriotyzm lewicowy, to znaczy ta miłość moja do triady wolność, równość, solidarność jest głęboka, trwała i poświęcam się, walczę o ich realizację i to jest właśnie idący dalej niż pani Agnieszki Graf dyskurs o tam prawach kobiet czy coś takiego. Tu chodzi o całe społeczeństwo, prawda? Także to jest pierwsza uwaga, którą chciałem zrobić. Druga to jest taka, że ilekroć lewica mówi o patriotyzmie takim narodowym, to zawsze mówi drugim tchem internacjonalizm. I teraz się zastanawiam, jak zbudować pojęcie internacjonalizmu dla tego patriotyzmu obywatelskiego i moralnego. I to jest ciekawe zagadnienie. Dziękuję. Dobrze. Tak, to rozumiem, że mówimy o całym społeczeństwie, natomiast wydaje mi się, że to było bardzo ciekawe, co Agnieszka Graf mówiła, bo niewiele osób o tym mówi, a to są też takie tematy, które są w pewien sposób utożsamiane z lewicą, prawa kobiet czy też chociażby prawa mniejszości. To widzieliśmy i to też są bardzo nośne hasła, to było widać, no nie wiem, chociażby na czarnym proteście, że to jest coś, z czym ludzie się i nie tylko kobiety, ale również mężczyźni utożsamiają i co też jakby może budować jakieś porozumienie ponad podziałami, jeżeli no tak użyję takiego górnolotnego wyrażenia. Natomiast wydaje mi się, że tak, no oczywiście jakby idea jest taka, żeby były podejścia dla wszystkich, czy też dla całego społeczeństwa. Nie wydaje mi się w pewien sposób redukcyjne, jeżeli na przykład jako argument lewicy byłyby chociażby prawa kobiet podnoszone. Wydaje mi się wręcz to dosyć takim ciekawym i nośnym argumentem. Co do walki, no to cały czas mówimy o walce, a tutaj na przykład powinniśmy mówić o pracy. Z drugiej strony no ten internacjonalizm lewicowy, no historycznie tak, ja nie wiem jak to się teraz w dzisiejszych warunkach przedstawia, natomiast no nie wiem w jaki sposób to mogłoby pomóc budować w pewien sposób dosyć takie nośne argumenty w tej dyskusji o patriotyzmie tutaj, bo tutaj no są wiadomo w sferze filozoficznej chociażby różne punkty widzenia na patriotyzm, czy też w ogóle odrzucanie patriotyzmu właśnie z pozycji uniwersalistycznych, że dlaczego mam preferować jedną wspólnotę narodową, a nie inną, że to jest w ogóle właśnie nie cnotą, że patriotyzm nie jest cnotą, ale jest wręcz błędem. Natomiast no, tutaj w pewien sposób no, jakby trudno jest
jest tak jakby w pewnej próżni prowadzić refleksję nad tym, że rzeczywiście no jednak się, żyjemy w różnych wspólnotach. Nie musi to być koniecznie wspólnota narodowa, ale w pewien sposób jakby przywiązanie do wspólnoty może się wyrażać i tutaj wolność, równość, braterstwo. Ja nie widzę przeszkód, żeby to były jakieś... Ja widzę, pan strasznie się krzywi tam z tyłu. W Polsce nie można powiedzieć, że koncert nie jest potrzebna w kraju. Ten kraj nie jest specjalnie fajny, no jest to... Przepraszam, w Polsce tego się nie da powiedzieć, że Polska nie jest potrzebna, bo będzie to totalna infamia i wyrzucenie poza dyskusję zupełnie, momentalnie. Po prostu nie można powiedzieć, że... Ale my możemy wszystko powiedzieć. Ale nie możemy powiedzieć, tylko że ja widzę jakby jaka jest reakcja teraz, a jaka będzie reakcja w miejscu, w którym nie jest tak sympatyczna, przyjazna jakby atmosfera dyskusji intelektualnej, powiedzmy lewicowej, tylko na ogólnie społeczeństwa, to by była zupełnie... Takiego poglądu nie ma w dyskusji publicznej. Nie chodzi mi też, żeby koniecznie tą Polskę likwidować jutro, ale jakby patriotyzm, pana uwagi są całkiem rozsądne, to znaczy jakby opcja międzynarodowa no jest jakąś opcją, ona w Polsce jest nie do wyobrażenia, teraz jest nie do wyobrażenia, znaczy teraz w Polsce jest nie do wyobrażenia, może tak, a wielokrotnie w historii była, ja nie mówię o okresie PRL-u, tylko mówię powiedzmy o początkach XX wieku i wcale nie wszyscy byli hure optymistycznie nastawieni do polskiej niepodległości. I też jakby, jak patrzę na państwo, ono nie zawsze jest jakby takim, najczęściej nie jest emanacją interesów wszystkich obywateli, tylko pewnych grup bogatszych, bardziej o wyższym kapitale kulturowym, które dominują taką strukturę. Więc ja nie wiem, czy jakby takie pomijanie zupełnie tego kwestii internacjonalizmu jako takiego jest takie trochę... Może patriotyzm może nie jest bardzo lewicowy, tylko to Marks mówił, robotnicy nie mają ojczyzny. Fakt. Znaczy ja nie widzę powodu, żeby likwidować Polskę teraz. Natomiast wydaje mi się, że może poziom krajów koegzystować z poziomem, nie wiem, no teraz mamy co, Unię Europejską. Nie wiem, czy Unia Europejska jest tym rozwiązaniem, czy jakaś inna globalna wioska. Natomiast, no nie wiem, wydaje mi się, że to się zaczyna od jakiejś sfery lokalnej, że w pewnym sensie można się, nie wiem, można się równie dobrze czuć tylko patriotą lokalnym, nie wiem, warszawiakiem, młodzianinem, czy też i tutaj w tym momencie rozumieć przez swój patriotyzm Kaszubem, Ślązakiem, to nie wiem, pomorzaninem i pracować na, w pewien sposób jakąś swoją cegiełkę dokładać do tej wspólnoty. To może być, nie wiem, no dzielnica, to są różne poziomy. Ja nie widzę jakby tutaj przeciwwskazań, żeby one koegzystowały, żeby był tylko jeden poziom odniesienia, bo wydaje mi się, że też są różne, zupełnie różne wspólnoty, dla której ta praca na rzecz takiej wspólnoty równie dobrze może być rozumiana jako patriotyzm. To nie musi być tylko kraj, to nie musi być naród. No to są różne... Ja widzę tutaj możliwość zupełnie też pójść w górę, ale również w dół. Okay. Pan w zielonym najpierw, bo pan w zielonym już chciał wcześniej. Dobry wieczór. Słyszymy tutaj o dwóch dominujących nurtach dyskusji o polskim patriotyzmie, o tych nutach pani bardzo pięknie, wyczerpująco nam opowiedziała i pojawiło się bardzo ciekawe pytanie, które pan Wit sformułował? Nie. Witkowski, przepraszam, pan Witkowski. Przepraszam. Było blisko. A fajnie przetłumaczył pan Zandberg i teraz, a wpisał się już w to pytanie pan, który zaproponował taki nurt patriotyzmu nawiązujący oczywiście do rewolucji francuskiej, wolność, równość, braterstwo, dodajemy internacjonalizm. I mam pytanie do pana Witkowskiego, jak pan opisałby swój patriotyzm, tak jak pan to widzi. Usłyszeliśmy pana taką impresję, którą odebrałem
że nawiązał pan do pani Marii Peszek, ten patriotyzm. Okej. Ale, no tak, ale jeżeli Polska, nie musimy być patriotami, to są te klimaty. Proszę pana, jak pan widzi sam, jako mieszkaniec tego kraju, jako członek tej wspólnoty, patriotyzm, który uważa pan, że mógłby być alternatywą dla tych dwóch dominujących, pana patriotyzm? Nie jestem patriotą. Ja nie uważam, że Polska, ten taki poziom odniesienia był dla mnie najbardziej istotny. Uważam, że jest to słabo zarządzany kraj, rządzony przez lokalną, biedniejszą klasę średnią, burżuazję, powiedzmy kapitał ogólnie pojęty, a na zmianę z taką kompradorską, trochę w interesie powiedzmy zachodniego inwestora. Oba produkują coś, co na koniec końców jest żenująco konserwatywną, nacjonalistyczną wizją dziejów i świata. Mnie to żenuje i irytuje. Próbują to przymusowo wbić każdemu obywatelowi do głowy. Na zmianę występując jako tak zwana prawa strona platformy i prawo i sprawiedliwość. Od kilkunastu lat zastępując się nawzajem i tak naprawdę ja nie widzę wielkiej różnicy między tymi dwoma wizjami, bo jakby tak powiedzmy, że ta platformiana wizja, która się tu była uprawiana, była o tyle śmieszna, że otworzyła zupełnie drogę dla budując IPN czy Święto Żołnierzy Wyklętych dla jeszcze bardziej prawicowej wizji Polski. I ta Polska zupełnie mi, jakby kulturowo to ja lubię pierogi, polską poezję, tańce ludowe, lubię pojechać sobie w Tatry. To piękne, lubię spektakle słowackie, zjeść sobie haluszki, pojechać sobie i zjeść paella w Hiszpanii. Ja nie czuję specjalnego przywiązania do takiej wizji umierania za dominację pewnej grupy średniozamożnych, konserwatywnych mężczyzn, którzy rządzą tym regionem świata od jakichś, aktualnie będzie 99 lat, z przerwami. I mam być szczery, to czuję się, że jestem mieszkańcem jakiejś takiej szerszego spektrum, powiedzmy, kultury oświeceniowej, która akurat w Europie na szczęście w wielu krajach jeszcze utrzymuje swoją dominację racjonalnego dyskursu, kultury opartej na jednak edukacji, rozwoju. I to tak opowiadam jakby regionalnie, jako kontynent mi to odpowiada. Ale czy Polska jako ten level, który ma istnieć, jest dla mnie konieczny, to ja osobiście sądzę, że nie. Czyli rozumiem, że zrezygnowałby pan z niepodległości, bo no, to granice wyznaczają niepodległość. Znaczy oddałby pan obie nogi, znaczy pytanie za co? Bo jakby istniejemy w warunkach jakby pewnej realności, doświadczenia pewnych faktów, które możemy społecznych, politycznych, ekonomicznych, w których istniejemy. No i pan mnie zapytał, czy znowałbym to, żeby po prostu Polskę likwidować dla samej likwidacji, to nie ma żadnego sensu. To pytanie jest absurdalne. Pytanie brzmi, na co bym zamienił Polskę, albo w jakim kierunku ją zmienił, ewentualnie do czego ją dołączył, albo jak to zbudował taki organizm. To są inne pytania. Ale pan zadaje pytanie, czy chciałbym ją zlikwidować dla samej likwidacji. To nie, dla samej likwidacji to nie. Pytanie oczywiście było prowokacyjne, a to właściwe, to pan sformułował potem moim i jeśli mógłby pan odpowiedzieć na to pytanie, które pan sformułował. Pana wizja Polski, pana wizja tego kraju, takiego tutaj umiejscowionego między Odrą a Bugiem i tak dalej, i tak dalej. Tylko trochę nie rozumiem, dlaczego stałem takim, ale dobrze, mogę panu powiedzieć, wydaje mi się. Dobrze, proszę. Dlatego zainteresował mnie pan, że zasugerował możliwość znalezienia trzeciej drogi. No to użyję słowa pana Adriana. Trzeciej drogi w widzeniu patriotyzmu. I dlatego tak staram się dociec co... To pani już czeka. Dobrze. No, ale widać, że jest zainteresowanie publiki, więc może tak pokrótce. To jeśli państwo pozwolą, jedno ostatnie krótkie pytanie. Pana propozycja, konstruktywna propozycja, co zrobić, żeby było lepiej? Są dwie opcje.
Są bardzo proste dwie opcje. Jedna jest taka, w której tkwimy w tych warunkach, w których jesteśmy. To znaczy istnieje Polska jako taki kraj, w takiej strukturze, w takiej formie, powiedzmy, pira za oko ustrojowej i nie możemy go jakby ruszyć, nie łączymy tego z żadnym szerszy organizm. Wtedy rzeczywiście dążymy do jak najbardziej inkluzywnej demokracji. Niech ona będzie liberalna, nie chodzi mi o liberalizm gospodarczy, tylko o pewne struktury parlamentarno, checks and balances, dołączonym ogromnym komponentem redystrybucji i jakby działania na rzecz osób, które są zagrożone ubóstwem, wykluczeniem z jakby z poziomu tegoż ubóstwa i wykluczenia, ale to jest opcja pesymistyczna, optymistyczna w tym pesymistycznej wizji, może tak, bo w takiej sytuacji, w której tkwimy, bo do tego dążymy aktualnie w tej sekundzie, jak dla mnie tu pojawiła się dużo ostrożniejsza, dużo bardziej optymistyczna i dużo ciekawsza wizja, w której jakby istniejemy w momencie, w którym zmieniają się modele państwowe, zmieniają się modele tożsamości, zmieniają się modele afiliowania siebie do tych tożsamości. Ja się obawiam, że ja zostanę takim jakby taką sierotą jak Czechosłowak albo Jugosławianin, a jako Europejczyk, ale powiedzmy, że poziom europejski jest jakimś poziomem, którym można się autodefiniować, czuć zbieżność i czuć tożsamość. Można też czuć tożsamość bardziej lokalną. Można zbudować strukturę, której nie fetyszyzujemy zupełnie tego levelu państwowego, nie likwidując go formalnie, ale dystrybuując władzę na dużo bardziej lokalne i oddolne opcje, powiedzmy od gminy poczynając, od ulicy nawet poczynając, przez gminę, dzielnicę, miasto, region, poziom krajowy i poziom europejski, ta władza może być rozbita i rozciągnięta na bardzo wiele struktur, w których nie będziemy zmuszeni tkwić w takiej XIX-wiecznej wizji narodu i takiej polskiej martyrologii i jeszcze tego takiego ciągłego udowadniania jakiejś suwerenności w świecie, w którym jakby władza jest tak legitymowana między różne ośrodki ekonomiczne, polityczne, że ja nie wyobrażam sobie adekwatności, że nie wierzę w adekwatność tej wizji do aktualnych wyzwań gospodarki, ekologii, czy nawet prostych polityki zagranicznej, czy kontaktu między tymi podmiotami. Przepraszam, że tak się tu pani była najpierw. Dziękuję. Znaczy, tak naprawdę to, co ja chciałam powiedzieć, to tutaj mój przedmówca właśnie w końcu, może nie wydestylował, bo to nie jest dobre słowo, ale zaczął wyrażać, ponieważ po pierwsze wolność, równość, solidarność to są dla mnie podwaliny lokalnych społeczności i bez tych wartości obecnych w lokalnych strukturach w ogóle nie możemy mówić o podwalinach, ponieważ patriotyzm my tutaj w ogóle przez pani wykład domyślnie definiowaliśmy przez odniesienie do pojęcia narodu, pojęcia globalnego, bardzo ogólnego. I nagle dopiero w komentarzach przechodzimy do tego de facto, że my z defaultu takim paradygmatem narodowym go zaczęliśmy określać, a tutaj przecież mamy inne definicje. I dla mnie to jest właśnie pole do realizacji się lewicy, bo te oddolne poziomy zostały absolutnie wyrugowane z dyskursu publicznego. Mamy kontra oczywiście kwestię tego patriotyzmu krytycznego, mamy kontra patriotyzm taki, ja bym powiedziała, apoteozujący historię, a gdzie tutaj jest miejsce dla lewicy? Jak zwykle na dole. To znaczy przez lokalność, przez wspieranie struktur lokalnych, przez pracę, która pozwala obywatelom czuć się złączonych z lokalną wspólnotą, możemy iść tylko i wyłącznie ku górze, bo to jest pole kompletnie zapomniane. Dlatego też między innymi, że na te doły tak zwane spływa taki nimb tego patriotyzmu rozumianego jako dowartościowanie, a ono wynika z pewnych deficytów, z pewnych braków, chociażby w jakości życia. Tu, że tak brzydko powiem, czyli tak naprawdę wszyscy członkowie społeczności zbyt pochłonięci są pracą codzienną, żeby prowadzić akademickie dyskusje, bo my to, co tutaj robimy, prowadzimy akademicką dyskusję o pojęciach, a te pojęcia tak naprawdę dzieją się i mogą się dziać właśnie w ramach wolności, równości, solidarności. Tutaj jeszcze pan, przepraszam, wspomniałeś, że Agnieszka Graf, coś tam, ja to tak bardzo mocno wydestylowałam z tej wypowiedzi, bo Agnieszka Graf powiedziała tam o patriotyzmie i coś o prawach kobiet. Ja na przykład
aktualnie widzę tutaj ogromne pole do zagospodarowania tej wersji patriotyzmu jako formy inkluzywnej, między innymi w porządny sposób włączającej kobiety, polskie kobiety do dyskursu, bo nie wiem, czy wszyscy już zapomnieli, że to polskie kobiety aktualnie są pozbawiane praw reprodukcyjnych, czyli praw człowieka. To jest ogromny materiał nośny w komunikacji. To my, polskie kobiety. Dlaczego niemieckie kobiety mają pełnię praw? Dlaczego czeskie kobiety mają pełnię praw? A my, polskie kobiety, w imię czego mamy te prawa tracić? To jest, ja bym w ogóle absolutnie nie rezygnowała z tego pola. Tylko wręcz przeciwnie, publicznie eksploatowała. Bo jest to też taki poziom integracyjny dla tego pola. Dziękuję. Nie, tam pan z tyłu najpierw był. Tu ja już widzę, że pan się wyrywa do mikrofonu. Ojej, ale... dziękuję. No ja nazywam się Ellen Mel i nie wiem, no dobra, spróbuję to jakoś sobie złożyć. Mnie strasznie ciekawiła od początku relacja pomiędzy tym pojęciem patriotyzm w języku polskim a historią. Bo to jest coś, co jest trochę niespotykane w wielu językach europejskich, że na przykład w języku polskim, jeżeli ktoś się spyta kogoś na ulicy, czy jesteś patriotą, to może być, jest możliwe odczytanie tego jako na przykład, nie wiem, pytanie o to, czy uważasz, że Polacy zabijali Żydów w Jedwabnym. To jest dość niespotykane. No i tak strasznie mi to potwierdziła ta prezentacja, bo okazuje się, że jakby... ta asocjacja pomiędzy patriotyzmem a pewnym takim bardzo defaultowym, bardzo narcystycznym rysem polskiej historii jest strasznie, tak naprawdę jest zupełnie jeden na jeden. To jest nierozwiązywalna więź. Także wszyscy, którzy mówią o patriotyzmie w Polsce, muszą się jakoś definiować względem tej wizji polskiej historii, w której... nie wiem, zawsze z kimś walczyliśmy i zawsze walczyliśmy po dobrej stronie o prawa człowieka czy coś tam. No i zastanawiam się, czy możliwe jest podejście do tematu patriotyzmu w taki sposób, w jaki na przykład kiedyś marzył to sobie w 2008 roku Wojciech Orliński, że będziemy jak Duńczycy, którzy mają w hymnie, że są, że jest nas niewiele, ale starczy i że jest tak, i że będziemy czerpać przyjemność z jakichś spraw związanych, nie wiem, z płaceniem podatków i tak dalej, że będziemy mieli ten słynny patriotyzm cywilny, który próbujemy sobie zimportować od 27 lat. Zastanawiam się, czy w ogóle jest możliwe jakieś takie rozplątanie tego patriotyzmu i historii. I no, tak jak słucham tej dyskusji, to wychodzi mi, że nie za bardzo, bo wszyscy mamy jakoś strasznie mocno zakodowaną taką wizję historii i możemy jakąś ją przejmować po części, albo możemy w ogóle odnosić się do niej dialektycznie, negując ją, ale nie wiem, mnie na przykład strasznie zaszokowało w lekturze, nie wiem, Anny Bikont, że większość osób, które decydowały się na jakąkolwiek pomoc Żydom w trakcie II wojny światowej, odwoływało się, znaczy najbardziej bali się Polaków, którzy byli akurat pod wpływem jakiegoś lokalnego antysemityzmu wspieranego przez księdza. I to było dla nich dużo bardziej mocne niż jacyś Niemcy. Jakby kiedy badamy prawdziwe procesy, które miały miejsce na poziomie lokalnych społeczności, to nagle okazuje się, że ta narracja o polskiej historii jest zupełnie bezwartościowa, więc nie wiem, czy można jakoś użyć patriotyzmu do takiego systematycznego rozbrajania polityki historycznej. Wydaje mi się, że tutaj mam taką refleksję a propos dwóch tych komentarzy poprzednich, w takim sensie, że tak, z jednej strony jest dużo historii, jest dużo narodzie, natomiast wydaje mi się, że to właśnie ta kwestia opozycji naród a społeczeństwo i w jaki sposób definiuje się to społeczeństwo, że to społeczeństwo obywatelskie i tu jest jakby w pewien sposób to miejsce na jakąś zmianę podejścia, czy ewentualnie na to podejście, czy przez lokalność, czy chociażby przez takie bardziej właśnie te cnoty obywatelskie, typu praworządność, typu płacenie podatków i tak dalej, bo to chodzi o to właśnie, w jaki sposób obywatel w pewien sposób pracuje dla dobra jakiejś wspólnoty. I to nie musi właśnie być wpisywane w historię. To
jak to często jest, ale no, wydaje mi się, że po to też były te dyskusje i te dyskusje jakby w pewien sposób ilustrują ten fakt, że to nie jest, to nie jest odrzucane, tylko to jest właśnie w pewien sposób dyskutowane. W tym momencie może nie jest to jakoś wiodące, natomiast no to nie jest to nieobecne. Wydaje mi się, że nie ma tutaj przesłanek, żeby to w ogóle jakoś stało się nieobecne. I wydaje mi się, że tutaj jest w tym sensie jest jakaś jeszcze, jest jakieś pole do zagospodarowania, czy jakkolwiek tutaj będziemy to nazywać, natomiast no nie wydaje mi się, żeby to było już takie do końca wszystko zdefiniowane. Jeszcze mikrofon. Bo w końcu ten nie znalazła pani niczego w tych ostatnich 27 latach jak niehistoryczny patriotyzm, prawda? Bo chyba o to mi tak naprawdę chodziło. Całkowicie niehistoryczny nie. Proszę wreszcie, pan się doczekał. Panu bardzo, bardzo wiele ciekawych rzeczy, temat patriotyzmu zajmuje mnie od wielu lat. Ja mam taką dosyć rewolucyjną teorię, że czas w tej chwili stworzyć patriotyzm w wersji 2.0. Nową. I teraz jest czas na redefinicję tego wszystkiego. Poruszamy się cały czas historyczny, obywatelski, grzebiemy się w historii, kto gdzie, kiedy, co powiedział. Ale teraz może czas jest na zdefiniowanie tego, jakie powinny być wartości tego nowego patriotyzmu. Nasz polski patriotyzm jest oparty na wspólnocie wartości, tak jak wszystkie inne patriotyzmy w innych krajach, z tym, że te wartości są różne. Ciągle jesteśmy walka narodowo-wyzwoleńcza, ciągle te narodowe tematy są ważne, ale może teraz czas to zredefiniować i stworzyć tą wersję 2.0. Czyli, żeby jesteśmy tolerancyjni, że jesteśmy, wspomagamy innych, dużo nowych wartości współczesnych, bo czas się bardzo zmienił od XIX wieku. Czas się bardzo, bardzo zmienił. Wymiana gospodarcza, przecież ten świat jest połączony w tej chwili. Wszystko musimy się umieć dogadać z innymi narodami, musimy umieć być partnerami do rozmowy, do gry, do wszystkiego. I w tym momencie ten patriotyzm musi nas w tym wspomagać. Trzeba go na nowo zredefiniować. Taka jest moja wizja 2.0. Ja pozwolę sobie jeszcze powiedzieć, bo przepraszam Adrianie, bo tutaj nastąpiło pewne niezrozumienie. Patriotyzm moralny, czyli wartości uniwersalnych, odnosi się do pomocy grupom pokrzywdzonym, defaworyzowanym. Oczywiście kobiety, które są grupą defaworyzowaną, wymagają, są wewnątrz tej wartości, tego patriotyzmu, no ale grupy większe, defaworyzowane, które są pozbawione praw ekonomicznych, a tak naprawdę również politycznych, olbrzymie grupy obejmujące powiedzmy 99% społeczeństwa, no jest w pierwszym rzędzie moich zainteresowań niż 50. No przepraszam, tak jest. I to jest pierwsze zdanie, które chciałem powiedzieć. Drugą kwestią to, jeżeli mówimy o patriotyzmie, również tym narodowym, to bezwzględnie trzeba wspomnieć o sprowadzeniu Krzyżaków do Polski w tej chwili na czołgach. Trzeba powiedzieć o firmach kanadyjskich, które mają prawo wkraczania w tą jurysdykcję, którą my uważamy, że należy między narodem a ich reprezentacją, między rządem. Także tutaj trzeba rozumieć ten patriotyzm też. Dziękuję. Chciałbym się nieodwołalnie zbliżali chyba już powoli do końca, bo zdaje się, że do 21 mamy tę salę, a 21. Ja nie wiem. Tak przynajmniej mi przekazywała Marcelina, ja być może błędnie. Pozwolę sobie bezczelnie zabrać głos i tylko wrzucić kilka zdań do Przemka. Realia, z którymi dealujemy, są takie, że jedyną formą wyrażania solidarności w wersji twardej, czyli tej, którą da się obejrzeć na poziomie budżetów, tak, która praktycznie funkcjonowała w wieku XX, były te formy, które udało się wywalczyć wewnątrz państw narodowych. Problem z opowieścią europejską jest taki, że ta opowieść o emancypacyjnej, oświeceniowej Europie z jednej strony ma wymiar śmiesznie niskich budżetów europejskich i w praktyce śmiesznie niskiej solidarności, a z drugiej złowrogą twarz Frontexu i złowrogą twarz ustanawiania tej nawet słabiutkiej wspólnoty
w oparciu o wykluczenie. Więc ja bym tak entuzjastycznie się w ten projekt europejski nie rzucał także dlatego, że w ostatecznym rozrachunku jego symbolicznymi twarzami jest Barroso w Goldman Sachsie i Juncker, pomagający korporacjom kandydować na podatkach. Nie, ja wiem, tylko że rzecz polega na tym, że rozmawiając o wspólnotach, tak naprawdę opowieści o patriotyzmie to jest opowieść o wspólnotach i rozmowa o opowieściach o wspólnocie, które organizują emocje ludzi. I oczywiście jest tak, że ta tradycjonalistyczna opowieść o patriotyzmie, jej potężną siłą było to, że tych innych wspólnot poza wspólnotą, którą dawał naród, po prostu nie było. One zostały bądź rozwałkowane, rozjechane walcem, jak pierwsza Solidarność, tak, bądź nie miały czasu, szansy organicznie się w autorytarnych warunkach PRL-owskich wytworzyć. I w związku z tym tego oparcia na innych wspólnotach dla krytycznego myślenia o patriotyzmie po prostu nie było. Ja myślę, że tu w jakimś stopniu jest odpowiedź na pytanie, dlaczego ta chłodna, liberalna opowieść nie zażarła, tak? Bo ona tam, gdzie żarła w zachodniej Europie, była ufundowana na tej tkance, o której tutaj mówiliśmy, tej, która szła od dołu, tak? Tej, która od rewolucji francuskiej miała szansę wygenerować siłę społeczną i emocję społeczną, która za nią stała. U nas była tylko takim nałożoną z tektury liberalną, opowieścią liberalnej demokracji, która jak widać teraz okazała się słabiuteńka, ale okazała się słabiuteńka przez niezakorzenienie właśnie. I niezakorzenienie w emocjach, tak? W emocjach, które organizują wspólnotę i które powodują, że ludziom chce się poświęcić coś swojego, swój prywatny, partykularny interes, na rzecz czegoś, co ich samych jako jednostkę przekracza. Bo i tutaj jeszcze jedna sprawa a propos tej opowieści europejsko-emancypacyjno przekraczającej poziom narodowy. Tak się dziwnie stało, że w tej konkretnej konfiguracji ona stała się opowieścią silnych przeciwko słabym. Tak się jakoś stało przez tych paręnaście lat, że ta otucha opowieści o wspólnocie narodowej to była często pozorna, często niedziałająca, często działająca jako fałszywa świadomość, tak? Ale jedyna opowieść, w której tej wspólnoty mogli szukać ci, którzy zostali po tyłku. I myślę sobie, to jest trochę, oczywiście zwiąże się z tym, o czymśmy tutaj mówili na samym początku, już kończąc tą strasznie długą tyradę, tak? To znaczy, że w tej całej historii, o której Dorota mówiła, nie było żadnej opowieści lewicowej, nie było żadnej innej opowieści o wspólnocie, także takiej, która akceptowałaby jako swój konflikt ekonomiczny wewnątrz społeczeństwa, tak, i wiele innych konfliktów. Ale ja bym był bardzo sceptyczny wobec takiego entuzjastycznego rzucania się w objęcia tej opowieści o tej pięknej europejskiej oświeceniowej wspólnocie, bo kurczę, ona nie tylko zatrzeszczała i rozpadła się w naszym regionie, ale co dużo bardziej alarmujące, sprawia wrażenie w ostatnich latach, jakby wytracała paliwo, które ją przez dziesiątki lat napędzało, także w tych krajach, które dotąd dość silnie stała na nogach. Ja chciałem polemizować z przedmówcą, jeżeli wolno, na tej sali. Mianowicie w Hiszpanii kryzys jest dużo głębszy i tam nie ma nacjonalizmu w naszym rozumieniu, a u nas nie ma kryzysu, a nacjonalizm jest. Także to nie jest, że oni dostali po dupie. To nie o to chodzi. Znaczy, nie jest tak bezpośrednie przełożenie. No, tam są nacjonalizmy, ale takie bardziej regionalne. Także to takie mamy. No nie tylko no, w Katalonii, to ja nie wiem, jak to jest generalnie. Światło gaśnie. Przeciwko biednym. Światło gaśnie, ale ja widziałam, że pan w zielonym jeszcze chciał. A, dobrze. Dobrze, to chyba oddamy jeszcze naszej prelegentce, nim światło zgaśnie, głos i szansę na kilka słów. No, widzisz, że pan w zielonym. To przepraszam strasznie, już oddaję. No tak, oczy mi, żeby panu zadać właśnie pytanie. Tak, panu, ponieważ opisuje pan stan Unii Europejskiej jako tworu, który trzęsie się, może się rozpaść. Co myślę, że jest trafnym opisem, ale
Zapytałem właśnie pana, ale jeszcze bez mikrofonu, jak pan oceni kondycję, opisze kondycję Niemiec? Bo czasami jest tak, że jeżeli twór złożony z wielu państw zaczyna się trząść, może być lokomotywa, która jednak wyciągnie ten twór z kryzysu. Czy nie uważa pan, że Niemcy ze swoją liberalną demokracją i swoim przepracowanym patriotyzmem, bardzo mocno powojennym, przepracowanym patriotyzmem, nie staną się tą lokomotywą, nie uratują Unii Europejskiej? W pana opowieści też słyszę taki rodzaj sugestii, że Europa nam się rozpada, my musimy tutaj lokalnie naszą wspólnotę zbudować. Tylko czy to nie grozi trochę autarkią? Dokładnie odwrotnie, to znaczy, żeby ta Europa miała szansę się utrzymać, ona potrzebuje innych, na innych poziomach wspólnot zdolnych do tego, żeby ją podtrzymywać i nadawać jej żywotność, tak? I, ale teraz myślę, że to jest też, ja, okej, teraz ja dla odmiany wpadłem w rolę indagowanego, więc szybko odpowiem, ale ja myślę, że tutaj trochę rozmawialiśmy sobie o tożsamościach wspólnotowych, a pan pytał o kwestię instytucjonalnego przetrwania Unii Europejskiej. Ja myślę, że nie mam prostej metody na przeszczepienie niemieckiego patriotyzmu, który w tej formie, w której istnieje, został fundowany po II wojnie światowej w bardzo specyficznych okolicznościach, tak? I że tak powiem, rozkolportowania go na szerszą skalę. Natomiast same Niemcy w dzisiejszej strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej, to trzeba powiedzieć otwarcie, pełnią rolę, która do tej destabilizacji też się przyczyniła. Tak? To znaczy, tak skonstruowana, jak została skonstruowana strefa euro, to jest strefa, która jest, no, delikatnie rzecz ujmując, niedoskonałym obszarem walutowym, za którego rachunek płacą półperyferia, za którego rachunek płaci, z którego benefity czerpie, no, w dużym stopniu przede wszystkim gospodarka niemiecka. Tak skonstruowana relacja pomiędzy gospodarką niemiecką a gospodarkami poddostawczymi, takimi jak gospodarka polska, no, też ma charakter, ujmując to delikatnie, niesymetryczny, tak? Więc w tym sensie to, w jaki sposób Niemcy funkcjonują w instytucjonalnym układzie współczesnej Unii Europejskiej, jest częścią rozwiązania, jest częścią problemu. I mi bardzo blisko jest tutaj do tego, co o tym mówi i pisze Varoufakis, tak? To znaczy, że bez przezwyciężenia tej sytuacji, bez przebudowania instytucjonalnego Unii Europejskiej tak, żeby te deficyty solidarności, niezdolności do prowadzenia polityki przemysłowej wykraczającej poza perspektywę konkretnego państwa narodowego, bez zwiększenia redystrybucji, po prostu ten twór będzie cały czas narażony na te destabilizujące czynniki rozsadzające go od wewnątrz. I tutaj hegemonia Niemiec nie jest rozwiązaniem, a nie odpowiedzią, jest częścią problemu. Jest częścią problemu dla projektu europejskiego rozumianego szerzej, czyli jako projekt tych wartości, o których tutaj rozmawialiśmy, o społeczeństwach opartych na wolności, solidarności, demokracji. Bo w warunkach trwałej stagnacji ekonomicznej, w warunkach nieekwiwalentnej wymiany i nierównowagi relacji ekonomicznych pomiędzy częściami składowymi tej Europy, to te wartości będą właśnie narażone na to, żeby zginąć pod presją silnych, bardzo gorących, nacjonalistycznych wspólnot, które będą opowiadały nieprawdziwą historię o tym, że mają pomysł na to, jak przezwyciężyć te problemy, bo oczywiście tej odpowiedzi dzisiaj nie ma już na poziomie cofnięcia się do autarki, ale będą bardzo sprawne w mobilizowaniu emocji, tak jak to się już stało w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, jak niestety może się stać w kolejnych kilku krajach Europy Zachodniej. Ale ja bym proponował, szczerze mówiąc, naprawdę oddanie naszej szacownej prelegentce głosu i do dalszych dyskusji to już przejście raczej w wersji kuluarowej. Znaczy ja generalnie nie mam jakichś wielu słów do powiedzenia. Chciałam podziękować wszystkim za to, że w czwartek wieczorem znaleźliście czas, żeby przyjść i zostać do końca, bo to godzina przecież już jest taka późna. W każdym razie bardzo jest mi miło, bo rzadko mam okazję w takich pozaakademickich
wykładach uczestniczyć, także ja w ogóle bardzo lubię słuchać, więc dlatego to mnie bardzo cieszy, że różne inne tematy zostały przywiedzione na myśl przez jakieś koncepty. Ja bardzo lubię koncepty, bardzo lubię o nich czytać i analizować, także muszę się trochę odkleić chyba teraz od patriotyzmu i jakiś sobie znaleźć jakąś nową ofiarę. W każdym razie mi się wydaje, że te debaty, ja tutaj nie chciałam ich strywializować, żeby nie nadać im jakiegoś takiego zbyt płytkiego wymiaru. No siłą rzeczy tutaj czas był ograniczony, więc nie mogłam wejść we wszystkie detale, natomiast moim zdaniem one były bardzo ciekawe. Odnoszą się do historii, tak, natomiast co nie znaczy, że to im w jakiś sposób ujmuje zainteresowanie, bo wydaje mi się, że właśnie te argumenty i chociażby te też wracanie i powracanie do tej kwestii społeczeństwa obywatelskiego i w jaki sposób też ono ma sobie radzić w pewien sposób z historią, to też jest ciekawe i dlatego ja bym tutaj faktem, że one w jakiś sposób dotyczą historii się aż tak bardzo nie przejmowała, bo to jest też ich, jest to dosyć ciekawe i w każdym razie, no mnie to pasjonowało, także muszę przyznać, że jest to, było to ciekawe zadanie, także dziękuję za obecność.